dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza poinformujemy o absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta. Przekażemy informacje o zawaleniu kamienicy na Starym Mieście. Powiemy o walce z komarami. Zaprosimy na letnie koncerty organowe oraz do kina na Oświęcimski Rynek. Zachęcimy do wzięcia udziału w projektach Oświęcimski Festiwal Operetkowy i Roztańczony Rynek, a także do zabawy w ramach hip-hop z grawitacją na rynku. Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut otrzymał od Rady Miasta absolutorium za rok 2023. Po dyskusji nad raportem o stanie miasta dostał też wotum zaufania od radnych. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz Komisja Rewizyjna. Budżet 2023 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą ponad 263 milionów 700 tysięcy złotych, a wydatki sięgnęły ponad 259 milionów złotych. Osiągnięto dodatni wynik wykonania budżetu za rok 2023, nadwyżkę budżetową w kwocie ponad 4,5 miliona złotych. Znacznie, bo aż 8 milionów 400 tysięcy złotych, zmniejszył się dług miasta. Na koniec minionego roku wynosił ponad 54 miliony 300 tysięcy złotych, podczas gdy jeszcze w 2022 roku był na poziomie ponad 62 milionów 700 tysięcy złotych. Myśmy oczywiście na początku roku zakładali bardzo też taki, bym powiedział, scenariusz ostrożny, żeby jednak tutaj zabezpieczyć się też przed różnego rodzaju zjawiskami, które mogą się zdarzyć. Ale ostatecznie ten rok udało się, myślę, spiąć pozytywnie. Świadczą o tym cyfry i liczby, które są przedstawione w sprawozdaniu. Mianowicie wykonaliśmy dochody ponad 100%, wydatki niespełne 96%, więc ostatecznie budżet miasta zamknął się nadwyżką. Przeszło 4 miliony złotych. Co jest dobrym, myślę, tutaj dowodem na naszą gospodarność i prowadzenie działalności finansowej. 13% wydatków budżetu, ponad 34,5 miliona złotych, zostało wydanych na miejskie inwestycje. Głównie inwestycje drogowe, które realizowaliśmy. Przypomnę, że to między innymi właśnie ulica Pod Borem została zakończona, ulica Koszykowa, ale też rozpoczęliśmy działania przy ulicy Krasińskiego i inne, które żeśmy też prowadzili w tym okresie. Wspieraliśmy też działalność Starostwa Powiatowego i realizację dróg, które rozpoczął powiat oświęcimski na terenie miasta Oświęcim. Ale dwa zadania takie istotne, które prowadzimy zarówno w poprzednim roku, jak i w tym, to jest budowa żłobka i przedszkola na starych stawach. To zadanie ma być zakończone już w najbliższych, można powiedzieć, tygodniach, ale w tamtym roku oczywiście to zadanie było bardzo mocno finansowane. Podobnie jak budowa tutaj parkingu podziemnego z otwartą przestrzenią w rejonie bulwarów w Starym Mieście. Na to zadanie przeznaczyliśmy prawie 14 milionów złotych. Ono jest realizowane w tym roku, zostanie zakończone prawdopodobnie w roku przyszłym, początkiem roku przyszłego. Więc to są dwie duże inwestycje, które były prowadzone w roku poprzednim, które nie zostały zakończone, są realizowane dalej, ale myślę bardzo istotne i ważne. Co też istotne, pozyskaliśmy znaczne środki zewnętrzne, to prawie 20 milionów złotych, które pozyskaliśmy z zewnątrz na finansowanie różnego rodzaju inwestycji. Oczywiście sami też zabiegaliśmy o to, żeby pozyskać dochody własne. To 75% właśnie dochodów, które uzyskujemy w budżecie, pochodzi z dochodów własnych, więc aktywności bezpośrednio czy instytucji miejskich, czy też właśnie samego Urzędu Miasta. Oczywiście, jeżeli mówimy o wydarzeniach, to myślę, że jednym z ważniejszych takich wydarzeń w roku poprzednim były Igrzyska Europejskie, które były organizowane w Małopolsce, miasto Oświęcim. Oświęcimska pływalnia była areną tychże wydarzeń między innymi. Tutaj odbywały się właśnie zawody w pływaniu artystycznym. I dzięki temu też pozyskaliśmy środki na jakby zagospodarowanie, wzbogacenie tej przestrzeni, która jest wokół pływalni, wokół hotelu olimpijskiego. Znajdujemy się w tym miejscu, uporządkowaliśmy tą przestrzeń, więc staramy się realizować wiele różnych obszarów. Ponad 400 tysięcy złotych wydano na dofinansowanie wymiany kopciuchów. Inwestycje w szkołach i przedszkolach miejskich to rząd ponad 500 tysięcy złotych. Zmieniamy wspólnie miasto, nie tylko przecież pracownicy sfery publicznej, ale także mieszkańcy przyczyniają się do tego, że
poprzez choćby właśnie wspólnoty mieszkaniowe, poprzez to najbliższe otoczenie swoich posesji, gdzie inwestują, remontują, zmieniają wygląd. Wszyscy się przyczyniamy w jakiś sposób do tego, że to nasze miasto jest piękne i staje się dobrym miejscem do życia. Oczywiście mamy też wiele planów dotyczących kolejnych inwestycji, kolejnych działań, które już rozpoczynamy i działamy już w roku 2024 i mam nadzieję, że te efekty będą widoczne w najbliższych latach. Także wszystkim dziękuję. Dziękuję oczywiście radnym, którzy też wspierali tutaj te moje działania i myślę, że wspólnie osiągnęliśmy wynik zadowalający i wierzę w to, że będziemy go te nasze pozytywne działania kontynuować w następnym okresach. Piątek, 21 czerwca, nie należał do spokojnych. Najpierw około 11.30 nad firmą Syntos pojawił się czarny dym. Do akcji gaśniczej przystąpiły zastępy Zakładowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. W zakładzie należącym do Syntos Dwory 7 spółka z ZOO w Oświęcimiu doszło do zapłonu polimeru na jednym z urządzeń produkcyjnych podczas rozruchu linii. Ogień przedostał się na dach poprzez wentylację wyciągową instalacji produkcyjnej. W wyniku zdarzenia została poszkodowana jedna osoba. Nie doszło do uwolnienia żadnych niebezpiecznych dla mieszkańców i środowiska substancji. Okoliczności tego zdarzenia są wyjaśniane. Prawie 30 strażaków z 10 samochodów uczestniczyło w tych działaniach, które trwały ponad 3 godziny. Wieczorem po godzinie 20 zawaliła się ściana budynku u zbiegu ulicy Kościelnej i Górnickiego. Jego właścicielem jest fundacja One Humanity Institute. Przybyłe zastępy Straży Pożarnej zaczęły akcję poszukiwawczą. Pod gruzami nikogo nie znaleziono. Budynek nie był zamieszkany, istniała jednak obawa, że mógł w nim ktoś przebywać. Ponad 10-godzinne działania 70 strażaków z prawie 30 samochodów z Małopolski oraz Śląska, bo w działaniach uczestniczyli strażacy z powiatu oświęcimskiego, grupy ratownictwa technicznego krakowskiej oraz grup poszukiwawczych OSP Kęty i śląskiej z Jastrzębia Zdroju. Przy udziale między innymi 4 psów ratowniczych wykluczono obecność osób poszkodowanych w tym zdarzeniu. Dzięki między innymi współpracy z zarządzaniem kryzysowym i ciężkiemu sprzętowi budowlanemu całonocne działania pozwoliły na przekopanie tego gruzowiska i potwierdziło się to, co zostało przekazane wcześniej. Nie odnaleziono żadnych osób poszkodowanych. W miejscu zdarzenia był prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut wraz z zastępcami i naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Obecny był przedstawiciel powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Wyjaśnienie przyczyn zawalenia się ściany budynku jest przedmiotem zainteresowania organów ścigania. Czynności wyjaśniające prowadzi policja pod nadzorem prokuratora. Kilka wilgotnych dni i powraca problem uciążliwych owadów, które mocno dają się we znaki, zwłaszcza wieczorami. W Oświęcimiu, podobnie jak w minionych latach, prowadzona jest walka z komarami. Przez najbliższe dni po raz drugi specjalnym preparatem opryskane będą tereny zielone. Środek zostanie też wlany do cieków i zastoisk wodnych. Specjalistyczna firma cały cykl odkamarzania przeprowadzi jeszcze w kolejnych miesiącach. Zwykle są to 4 do 5 oprysków. Dokładne terminy są ustalane w zależności od pojawiania się wylęgu komarów i pogody. Zastosowane środki są nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. Od wielu lat Oświęcimskie Centrum Kultury organizuje letnie recitale organowe. Również w tym roku zaprasza melomanów do kościoła świętego Maksymiliana na poniedziałkowe wieczorne koncerty z udziałem wybitnych artystów. Serdecznie zapraszamy na letnie koncerty organowe. To już 28. edycja tego wydarzenia, które wspólnie Oświęcimskie Centrum Kultury organizuje z sąsiedzką parafią świętego Maksymiliana Męczennika i będziemy się tam spotykać w kolejnych 5 poniedziałków aż do 22 lipca. Jest bardzo bogaty program tych koncertów, na które składają się nie tylko koncerty na instrumencie organowym, ale również wystąpią wokaliści, będą również instrumentaliści towarzyszący osobom, które właśnie wykonują muzykę organową. Program niezwykle ciekawy, mamy też artystów zagranicznych. Serdecznie Państwa zapraszamy do 22 lipca w każdy poniedziałek o 19 do kościoła świętego Maksymiliana. 28 letnie koncerty organowe.
jak co roku w lipcu na rynku zainstaluje się plenerowe kino. Seanse filmowe pod chmurką odbędą się już w sobotę 6 lipca. O godzinie 19 zobaczymy film Pinokio, a o godzinie 20:30 propozycja dla starszych pod tytułem Wakacyjna miłość. W przypadku niesprzyjającej pogody projekcje filmowe mogą być odwołane. W sobotę w parku na Zasolu i rynku będzie można wspólnie pośpiewać pieśni Stanisława Moniuszki. Artyści z operetki wrocławskiej proponują powrót do XIX-wiecznej praktyki domowego muzykowania i wspólnego śpiewania całych rodzin. Zabrzmią powszechnie lubiane melodie, ale i pieśni mniej znane. Lekkie, wpadające w ucho kompozycje zabarwione zostaną intrygującą opowieścią oraz tańcami Stanisława Moniuszki. Koncert prowadzony będzie w ciekawy i przystępny sposób z myślą o najmłodszych odbiorcach. Całość zawarta będzie w formie opowieści muzycznej, w trakcie której słuchacze przeniosą się do XIX-wiecznej Polski, poznają tradycje i zwyczaje wówczas panujące. Artyści zaprezentują tematyczne, piękne rekwizyty i oryginalne kostiumy z okresu końca XIX stulecia. Pierwsze wspólne śpiewanie o godzinie 14 w parku na Zasolu, a o 16 na rynku. Wieczorem zapraszamy na rynek, na imprezę taneczną i lekcję tańca z Emotion Dance Academy oraz piwniczką Team. Sobota 29 czerwca od godziny 19. Niedzielny wieczór na rynku upłynie pod znakiem hip-hopu. 30 czerwca o godzinie 19 swoje umiejętności zaprezentują tancerze z grawitacji, a po pokazach zachęcą publiczność do nauki tańca. Od 20 przy muzyce każdy już samodzielnie będzie mógł sprawdzić się w hip-hopie.